21.00.08.2012 roku. Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV. Witam Państwa serdecznie. Kolejna audycja. Postaramy się przeprowadzić wywiad z panem Adamem Małeckim, szefem Marszu Niepodległości, odnośnie właśnie straży. Straży, która organizowała to wszystko, pilnowała, żeby nie dochodziło do wielu prowokacji, tych słynnych prowokacji, które starała się zorganizować nasza, no każdy chyba orientuje się kto. Za momencik zadzwonimy do pana Adama. Momencik, już jesteśmy prawie gotowi. Spytamy się, co słychać u pana Adama i co będzie się działo w najbliższym czasie. Już momencik, właśnie jesteśmy w trakcie łączenia. Halo, halo. Witam serdecznie. Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV. Witamy pana Adama. Witam serdecznie. Chyba mnie dobrze widać, mam nadzieję. Idealnie. Jestem wręcz zaskoczony, że tak wszystko ładnie dzisiaj płynie. Co prawda wczoraj zostałem zablokowany na Facebooku. Nie mogłem zbytnio zareklamować audycji, ale widzę, że paręnaście osób jest. Panie Adamie, proszę opowiedzieć, co będzie się działo w grudniu odnośnie właśnie tematów, o których głośno słychać, ale chciałbym zapytać osoby, która bardzo prężnie uczestniczy i organizuje to wszystko. Cóż, no, wybierać można spośród wielu manifestacji, ale ja będę skupiał się na tej naszej manifestacji łódzkiej, ponieważ jak zostało ogłoszone parę dni temu, a chyba dokładnie przedwczoraj, centralna manifestacja Ruchu Narodowego w Polsce odbędzie się tym razem w Łodzi. Manifestacja jest pod nazwą Idzie Antykomuna. Łódź, 15 grudnia, godzina 17, pasaż Schillera. Ale nie można zapomnieć także o innych miastach. 8 grudnia Bydgoszcz, 12 grudnia Warszawa, 13 Białystok, Kielce, Kraków, Katowice, Lublin, Radom, Stalowa Wola, Wrocław, Zielona Góra, 14 grudnia Chełm, Włocławek, 15 grudnia Bydgoszcz, Opole, Olsztyn, Rzeszów, Tarnobrzeg, 17 grudnia Gdynia. I jeszcze z tego, co kojarzę, to będzie odbywać się nawet manifestacja w Londynie pod ambasadą RP. A tutaj szczegółowe informacje można znaleźć na stronie partiafidelis.pl. Tutaj można też przytoczyć stronę internetową, na której informacje są zawarte. Gdyby pan przytoczył teraz stronę internetową, ja napiszę na czacie za moment. Oczywiście. Jeśli chodzi o naszą łódzką stronę tyczącą się naszej manifestacji, właśnie ogłosiliśmy na naszej stronie internetowej Idzie Antykomuna lodz.blogspot.com cały tydzień antykomunistyczny w Łodzi, bo w tym roku to nie tylko manifestacja, tydzień antykomunistyczny zaczynamy od tego poniedziałku, czyli od 10 grudnia. Najpierw będzie tak zwana wielka darmowa rozdawka wlepek antykomuny o 17 w poniedziałek przy pasażu Schillera w Łodzi. Potem w czwartek, czyli 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, odbędzie się pikieta wzywająca do delegalizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej pod siedzibą tej partii 203-205. Także o godzinie 17. Gdyby pan powtórzył jeszcze pod siedzibą gdzie? Pod siedzibą SLD. Piotrkowska 203-205. Także godzina 17. Tutaj widzę, że musimy na grafice właśnie uzupełnić godzinę, bo postarałem się ją bardzo szybko wrzucić tu przed wywiadem. No i oczywiście punkt kulminacyjny, czyli sobota, 15 grudnia, manifestacja Idzie Antykomuna w Łodzi, godzina 17, pasaż Schillera. A następnie, co bardzo ważne, koncert Gra Antykomuna o godzinie 20. Koncert zostanie podany na koniec manifestacji. Koncert antykomunistycznej rapu i rocka antykomunistycznego i patriotycznego. Główne gwiazdy wieczoru, to jeśli chodzi o kwestie hip-hopowe, to oczywiście Pich, a jeśli chodzi o rocka, to Iridion. Na naszej stronie Idzie Antykomuna lodz.blogspot.com w zakładce koncert można znaleźć informacje, jak nabyć bilet, i zachęcam do nabywania biletu już dzisiaj, bo w przedsprzedaży kosztuje on 20 zł, a w dniu imprezy 30, a do tego w przedsprzedaży można jeszcze zakupić po promocyjnej cenie koszulkę Idzie Antykomuna za zaledwie 20 zł.
No i mamy bardzo ważne informacje, co, gdzie, kiedy. Tak jak mówiłem, te informacje przekazuje pan Adam Małecki. Bardzo ważne jest to, że przez kilka dni będą te manifestacje, będą też koncerty, wszystko będzie zorganizowane i możemy dowiedzieć się właśnie na stronie idzie antykomuna loc.blogspot.com. I postaram się za momencik na stronie na Facebooku na Ruch Narodowy TV oczywiście o wszystkim poinformować. Już zostałem odblokowany przez Facebooka, bo oczywiście cenzura trwała i przez 24 godziny byłem wyłączony, ale już będzie można zareklamować tę stronę. Na tej stronie będą wszystkie informacje odnośnie właśnie miejscowości, w których będą odbywały się te wszystkie manifestacje, te wszystkie no, koncerty i te wszystkie rzeczy, którymi jesteśmy oczywiście bardzo zainteresowani. Tu ze Znaczy, strony. Proszę. Nasza strona idzie antykomunaloc.blogspot.com. Jest to strona informująca typowo o naszych łódzkich działaniach, ale generalnie takie informacje ogólnie o tym, co się będzie działo w Polsce, można znaleźć na stronie narodowcy.net. Narodowcy.net. Idea po prawej stronie. Tak, narodowcy.net. Wisi temat Ruch Narodowy idzie antykomuna w całej Polsce. I tam są wymienione od góry do dołu wszystkie manifestacje z linkami do wydarzeń na Facebooku. Ja już panu tutaj podsyłam tego linka. To pan udostępni zaraz na czacie i u siebie na stronie. Proszę. Link już został wysłany. Postaram się go uruchomić. Skopiuj link, podaj na czat. Uwaga, to 3, 2, 1, start. Proszę bardzo. Co też jest ważne, jeszcze nie jest za późno, żeby organizować manifestację w swoim roku gorącym. Jeśli ktoś chce zorganizować manifestację u siebie w mieście, wystarczy napisać maila na info@ruchnarodowy.pl. Tam na pewno osoby pomogą, ewentualnie dadzą wskazówki co do organizacji manifestacji, ale mówię, to wszystko można znaleźć na stronie narodowcy.net. Narodowcy.net, zapraszamy wszystkich. Chcieliśmy w krótkiej informacji poinformować wszystkich, co, gdzie, kiedy. Jeżeli ktokolwiek będzie zainteresowany, zapraszamy na narodowcy.net, też na idzie antkomuna loc.blogspot.com. Ta informacja oczywiście będzie też zawarta na profilu Ruch Narodowy TV. Tam na tej stronie, na facebookowej stronie będziemy starać się to wszystko udostępniać, żeby każdy, kto jest zainteresowany, zorientował się, kiedy w jego miejscowości, tudzież w najbliższej miejscowości, w której mieszka, będzie mógł uczestniczyć. Zapraszamy oczywiście, panie Adamie, osoby, które chciałyby uczestniczyć, tak? Oczywiście, oczywiście. Które chciałyby uczestniczyć i które też chciałyby może jeszcze manifestacje zorganizować w swoim mieście, bo nie jest za późno. Manifestacje można cały czas zgłosić. Nie jest to jakaś wielka operacja. Wystarczy udać się do miejscowego urzędu, do centralnego, do miejscowego urzędu w mieście. Taką manifestację, z tego co pamiętam, wedle jeszcze starej ustawy, ale chyba w nowej się to nie zmieniło, manifestację można nawet zgłosić jeszcze 3 dni przed, więc zachęcam. Zachęcam po prostu do działalności, ale manifestacje w całej Polsce się będą odbywały, więc jeśli ktoś nie jest w stanie manifestacji sam zorganizować i włączyć się w aktywną pracę ruchu narodowego w całej Polsce, to spokojnie na stronie narodowcy.net, czy nawet też u nas na stronie idzie antykomuny, jak sobie przejrzy wcześniejsze newsy, to znajdzie informacje o pracach w całej Polsce i na pewno wybierze to miasto, do którego będzie mu najbliżej, ale jak komuś jest blisko do Łodzi, to zapraszam do Łodzi, jest to centralna manifestacja Ruchu Narodowego w całej Polsce, przepraszam, tak, centralna manifestacja Ruchu Narodowego w Polsce, tutaj będzie kierownictwo Młodzieży Wszechpolskiej, będzie kierownictwo ONR-u, także na pewno godnie uczcimy stan wojenny, godnie podkreślimy brak rozliczenia tak zwanej starej komuny, ale też wiele powiemy o nowej komunie, też wiele powiemy o podpisaniu traktatu lizbońskiego w 2007 roku 13 grudnia, wiele powiemy o Unii Europejskiej. Na pewno z naszej strony nie usłyszycie kolejnej papki politycznej,
kolejnych obietnic. Z naszej strony usłyszycie radykalną prawdę i radykalne sposoby na zmianę naszej sytuacji w naszym kraju. I to bardzo cieszy. Taka informacja, która właśnie dotrze poprzez audycję do wielu z Państwa. Chciałbym, żebyście właśnie te wszystkie informacje przekazali dalej, żebyście uczestniczyli w marszach, w tych manifestacjach, też w tych koncertach i we wszystkim, co wiąże się z tym, żeby zaprotestować, a przy okazji uświadamiać ludziom, co jest czym, co się stało w 2007 roku i dlaczego tak się stało. Kto jest za to odpowiedzialny i co się z tym wiąże. Bardzo się cieszę, panie Adamie, że mogliśmy poinformować wszystkich tutaj o takich właśnie nowinkach, czy o czymś, co jest oczekiwane przez społeczeństwo. Ja nie ukrywam, że bardzo dużo osób pyta, kiedy, gdzie, co i jak. I dlatego ta audycja, z drugiej strony bardzo dziękuję, że zgłosił się pan do tego, żeby poinformować osoby, że organizowane jest właśnie to w całej Polsce przez różne miasta, przez różne osoby. I fajnie, że powiedział pan, że każdy może zorganizować taką manifestację i jest to jeszcze na starych przepisach, tak? W ciągu 3 Nie, dni. nie, nie. Co jest ważne, po Marszu Niepodległości tegorocznym obowiązuje już nowa ustawa, ale po prostu podkreśliłem to, że z tego co pamiętam, kwestia ilości wymogu, ile dni trzeba wcześniej złożyć wniosek do Urzędu Miasta, jeśli chodzi o zgromadzenie publiczne, się po prostu nie zmieniła. Ale co jest bardzo ważne dla wszystkich uczestników tegorocznych manifestacji po Marszu Niepodległości, to to, że jest ustawowy zakaz używania środków pirotechnicznych. Oczywiście chodzi tutaj o race, dlatego też informuję wszystkich, którzy pirotechnikę lubią. Ja sam pirotechnikę bardzo lubię i używać też jej lubię, zwłaszcza rac, także przestrzegam, że po prostu można robić, odpalając takie race podczas manifestacji. No, zapewne będzie wiązało się to z mandatami nałożonymi ze strony policji, dlatego zachęcam i apeluję, aby naprawdę w tym roku chyba racę sobie odpuścić. No niestety wystawianie się bezsensownie na koszta związane z mandatem jest trochę idiotyczne. Ja przypomnę tylko też, że zmieniły się zasady co do karania organizatorów manifestacji. Teraz obowiązuje nas kara do 7000 zł. Ja taką manifestację w tym roku w urzędzie rejestrowałem, więc apeluję do wszystkiego o rozsądek. No my tym się różnimy od wszelkiej maści lewaków, że jesteśmy zdyscyplinowanym ruchem, że jesteśmy zhierarchizowanym ruchem. Jakieś zapały anarchistyczne i nie będzie chciał się podporządkować naszym zasadom na manifestacji, to ma jeszcze szansę stanąć nie po tej stronie, ponieważ my od naszych działaczy i od naszych sympatyków wymagamy dyscypliny, bo silny naród to naród zdyscyplinowany, także ze swojej strony zachęcam po prostu do tego, żeby się nie narażać. Jeśli chodzi o pirotechnikę, a przypomnę, że pochodnie nie są zakazane, a po ciemku, bo manifestacja będzie o 17, będzie już ciemno, dadzą wspaniały efekt. Pochodnie. I na pewno z naszej strony też wiele pochodni zapewnimy. Ja po prostu zachęcam do rozsądku, jeśli chodzi o pirotechnikę, bo po prostu przestrzegam wszystkich kolegów, którzy pirotechnikę lubią, że mogą się narazić na mandaty. To nie jest tak, że mi się to nie podoba, tego zabraniam, ale po prostu taka jest nowa ustawa, dlatego taka informacja z mojej strony. No oczywiście, trzeba po prostu być, trzeba uczestniczyć. W tym roku odpuśćmy sobie pirotechnikę. Zresztą nie ona jest tutaj najważniejsza. Najważniejsza jest obecność i uczestniczenie, wyrażenie poprzez uczestnictwo swojej opinii na temat tego wszystkiego, co się działo przez najbliższe 20 parę lat, a też zaznaczenie że poprzez te manifestacje i uczestnictwo, że chyba czas najwyższy, żeby no, niestety, ale zmieniać to wszystko. To w naszych rękach i w naszych stopach, które będą sobie maszerowały i swobodnie szły, będzie ta cała przyszłość. Trzeba po prostu zaznaczyć, że ilość osób, która przybędzie, to jest ta ilość osób, która jest przeciwna temu, co się dzieje i temu, co się zdarzyło. Czy w 2007, czy jeżeli chodzi o kwestie przekłamań najróżniejszych, czy w mediach,
czy historii, którą teraz tworzą, najnowszą w szkołach czy gdziekolwiek. O tym będziemy mogli sobie porozmawiać po tych wszystkich manifestacjach. Panie Adamie, gdybyśmy jeszcze raz przypomnieli po kolei każdego dnia, gdzie co będzie się odbywać. Oczywiście link też będzie do narodowcy.net, będzie też na profilu Ruch Narodowy TV na Facebooku, ale gdyby pan jeszcze raz przypomniał, którego dnia, w jakiej miejscowości będzie manifestacja. Już czytam. 8 grudnia Bydgoszcz, 12 grudnia Warszawa, 13 grudnia Białystok, Kielce, Kraków, Katowice, Lublin, Radom, Stalowa Wola, Wrocław, Zielona Góra, a także Łódź, pikieta pod siedzibą 203. 14 grudnia Chełm, Włocławek, 15 grudnia Bydgoszcz, Opole, Olsztyn, Rzeszów, Tarnobrzeg i oczywiście Łódź. Manifestacja idzie antykomuna, centralna manifestacja Ruchu Narodowego. Godzina 17, pasa Schillera. Potem 17 grudnia Gdynia. I jeszcze jest jedno miejsce, nie pamiętam niestety daty. Londyn, ambasada RP. Szczegóły na stronie partiafidelis.pl. Właśnie partiafidelis.pl. Prawdopodobnie są na czacie. Pozdrowienia. Nie wiem, czy to są oni, no ale... jeszcze tylko... Proszę bardzo. Proszę, panie Adamie, chciał pan coś powiedzieć? Tak, tak. Ja chciałem tylko przypomnieć jeszcze, jak wygląda tydzień antykomunistyczny w Łodzi, bo to jest, nie ukrywam, dla mnie najważniejsze w tej chwili. Poniedziałek, 10 grudnia, wielka darmowa rozdawka wlepek antykomuny, 17.00 pasaż Schillera. Czwartek, pikieta wzywająca do delegalizacji SLD pod siedzibą partii, Piotrkowska 203, także godzina 17. No i także godzina 17, sobota, kulminacja, manifestacja idzie antykomuna, pasaż Schillera. I następnie bardzo ważna dla nas impreza, będzie czas na integrację, będzie czas na luźniejsze rozmowy, koncert gra antykomuna, koncert rapu i rocka patriotycznego, godzina 20. Miejsce koncertu zostanie podane na koniec manifestacji, ale już dziś, wchodząc na naszą stronę, idzie antykomunalot.blogspot.com. Wchodząc w zakładkę koncert, dowiecie się jak po tańszej cenie, jeśli chcecie to nawet razem z koszulką, zakupić bilety w przedsprzedaży. Także zachęcam wszystkich i do manifestacji, i do koncertu, i do pikiety pod SLD, ale także do wielkiej darmowej rozdawki wlepy. Bardzo się cieszę. Tutaj jeszcze informacja dla pana Adama z czatu. Partia Fidelis prosi pana Adama o zachowanie troszeczkę wlepek dla nich, ponieważ będą chcieli zabrać z powrotem w powrocie do Londynu, żeby rozdać osobom i z ich strony taka prośba. Oczywiście pozdrowienia dla pana Adama i no ja też się bardzo cieszę, że ta audycja mogła dzisiaj powstać, że takie informacje, obszerne informacje najróżniejszych akcji w całej Polsce będzie. No, bardzo się cieszę. ŁKS i Widzew się mobilizuje porozumieniem w wyższej sprawie. Właśnie taką informację dostałem też na czacie. No zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. Najważniejsze jest to, żeby to wszystko stało się faktem. Takie informacje o mobilizacji środowisk i Widzewa i ŁKS-u już dawno do nas dotarły. Z jednej i z drugiej strony, z tego co wiem, to są zapewnienia o zupełnie spokojnym przebiegu manifestacji. Zresztą my nawet nie musimy o to w Łodzi obawiać. Oczywiście, robimy tę manifestację nie pierwszy raz. Zawsze jest jedna i druga strona miasta i zawsze wszystko to wychodzi bardzo godnie. Wiem, że ludzie, Polacy mają tyle oleju w głowie, że potrafią czasami pewne słuszne, dla niektórych mniej słuszne, dla niektórych bardziej antagonizmy przełożyć, a właściwie nie zapomnieć, bo oczywiście teraz w tym trudnym czasie, kiedy nasze rodziny, nasi koledzy są zmuszeni przez to chore państwo do wyjeżdżania za granicę i szukania chleba w Norwegii czy w Anglii, wszyscy sobie doskonale zdajemy z tego, że jeśli chociaż na chwilę nie staniemy razem w jednym zwartym szeregu, to niedługo tylko będziemy my jako młodzi mogli szukać właśnie tam pieniędzy, czyli za granicą, więc ja wierzę, że potrafimy chociaż na chwilę zapomnieć o pewnych sprawach i razem
walczyć o jeden wspólny cel, ale ten cel jest bardzo prosty i bez wyniosłych słów. No, tym celem po prostu jest kraj, w którym będziemy mogli godnie żyć, pracować i umierać, i tego życzę sobie. O to będziemy walczyli i znaczy walczyli. Walczyli i wiem, że zwyciężymy i to możemy obiecać. Tak, i to jest najważniejsze. Jeszcze jedna informacja. Nickman na czacie napisał, że 13 grudnia o 17 będzie też pikieta przeciwko SLD w Cieszynie. Cieszymy się, że w Bardzo Cieszynie cieszę. też. Panie Adamie, bardzo dziękuję za te informacje. Myślę, że każdy jest usatysfakcjonowany takimi informacjami, że zaczyna się dziać, że ktoś to organizuje, że możemy się przyłączyć. Z mojej strony, no. Bardzo, bardzo mile jestem zaskoczony i cieszę się, że mogę dzisiaj przeprowadzić tą audycję. Co prawda zabrałem panu dosłownie 20 minut, ale tak żeśmy się umówili. 20-minutowa audycja, krótka, zwięzła na temat, żeby przedstawić cały program i każdy, kto będzie chciał, niech tego niech odsłucha, niech zacznie uczestniczyć i to jest najważniejsze. Także dziękuję panie Adamie za dzisiejszą audycję. Co by pan chciał jeszcze przekazać na koniec? Do zobaczenia 15 grudnia na pasażu Schillera o godzinie 17. Oczywiście, do zobaczenia i dziękuję panie Adamie. Do usłyszenia już niebawem, tuż po manifestacjach, tuż po pikietach. Dziękuję bardzo. Dziękuję, żegnam wszystkich. Dziękuję bardzo, żegnamy. Bardzo miło słyszeć, że zaczyna się dziać, że możemy wyrazić swoją opinię na temat różnych rzeczy, które według nas są nieprawidłowe. Pikiety, koncerty oczywiście też będą, będziemy mogli się rozerwać. Namawiam wszystkich do uczestnictwa właśnie w takich pikietach, w marszach, w tym, żeby zjednoczyć się w sprawie. Tutaj bardzo wiele osób pisało, czy na Facebooku, czy teraz tutaj na czacie, że właśnie o to chodzi, że będą uczestniczyły, że przyjadą czasami nawet z zagranicy. Za granicą, tak jak słyszeliśmy, też są organizowane pikiety. My będziemy starać się oczywiście o tym informować. Informacje będą zawarte na facebookowym profilu Ruch Narodowy TV. Z mojej strony gwarantuję, że wszystko, co będzie się działo, będzie docierało do Was. Audycje będą tworzone cyklicznie. W momencie, kiedy cokolwiek będę miał do przekazania, będę starał się Was informować. Chciałbym też, żebyście, jeżeli to jest możliwe, nagrywali te wszystkie pikiety, te wszystkie marsze, jeżeli będzie to możliwe, fragmenty koncertów. Ktokolwiek będzie miał jakikolwiek materiał i będzie chciał, żebym pokazał go tutaj w Ruch Narodowy TV, nie ma sprawy, niech prześle, niech da informacje. Jeżeli ma kanał na YouTube, będziemy mogli to oczywiście zamieścić na studio i w playerze będzie odtwarzane. Cieszy mnie ta dzisiejsza informacja, że w tylu miastach jest organizowane właśnie tyle protestów, marszy, pikiet, że to wszystko ma ręce i nogi. I tak jak mówił pan Adam, jesteśmy zdyscyplinowani i na tym to wszystko polega. To nie są żarty, to jest bardzo duża odpowiedzialność i musimy pamiętać też o tym, że pirotechnika nie tym razem. Nie o to chodzi, żeby pokazać jakieś pirotechniczne zabawy. Chodzi po prostu o to, żeby być, wyrazić swoją opinię, cieszyć się z tego, że jesteśmy wszyscy razem, zwarci, gotowi i pokazać swoją własną siłę, obecność i dumę. To jest bardzo ważne. Cała reszta to okaże historia, co z tego wszystkiego wyniknie. My jesteśmy gotowi. Dziękuję bardzo i do usłyszenia już niebawem. Będę starał się cyklicznie prowadzić tę audycję. Wszystko zależy od Was, czy chcecie, żeby z każdego wydarzenia materiały były przekazywane. Będę umawiał się teraz na wywiady z osobami, które w poszczególnych miastach przeprowadzały i będą przeprowadzać właśnie te wszystkie pikiety, koncerty, manifestacje, marsze. Zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. Kanał jest, audycja może trwać cyklicznie, codziennie. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Wracamy. Wracamy z cyklicznymi audycjami. Mam nadzieję, że to wszystko będzie przebiegało bardzo prawidłowo. Technicznie jesteśmy prawie gotowi. Zobaczymy jeszcze w terenie. Będziemy starać się pewnego rodzaju rzeczy przekazywać live i czasami audycja może być nie o godzinie 21, a po prostu o godzinie 13, o godzinie 16, w zależności o której godzinie będziemy mogli połączyć się zdalnie z osobą, która będzie w terenie. Tymczasem to by było na tyle, godzina 21:25.
Do usłyszenia i jeżeli jest to możliwe, postarajcie się, żeby ten materiał był u Was na ścianach facebookowych, ponieważ nie każdy wie o tym, co się będzie działo przez najbliższe dni w grudniu w całej Polsce. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV. Dobranoc.